Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym odcinku programu Rozmowa Echo 24, a dzisiaj nasze studio odwiedził pan Grzegorz Maślanka, szef zarządu osiedla Karłowice Różanka. Tak, dobrze powiedziałem? Tak, dobrze. Dziękuję. Czemu Państwo radni osiedlowi nie chcecie się zgodzić na modernizację mostu Osobowickiego? Przede wszystkim zacznę od tego, że chcielibyśmy konsultacji społecznych w sprawie mostu Osobowickiego, w sprawie przebudowy. Natomiast wielu mieszkańców ma wiele obaw, że i tak w tej chwili duże korki się powiększą. Boją się, że ma być tam zwężona jezdnia i kosztem ścieżki pieszo-rowerowej. I po drugie ma być zlikwidowany lewoskręt w ulicy Osobowicką. Panie radny, teraz mostem Osobowickim jeździ się w miarę dobrze, jak rozumiem, tak? Natomiast miasto chce tę przeprawę piękną przecież odnowić, pozbyć się tej szpecącej rury z boku i stworzyć ścieżkę dla rowerzystów, która będzie szersza niż jest obecnie. Ale jak rozumiem, kosztem jezdni, tak? I na tym polega wasz jakby dylemat, wasza obawa, że tam się po prostu wszystko zakorkuje. Tak, znaczy jeździ się w miarę dobrze, ale rano, gdzieś tak do godziny 9 i tak są korki. Więc to nie jest tak idealnie w tej chwili. Boimy się, że po przebudowie te korki będą jeszcze większe, że się wydłużą dwukrotnie. I Państwo zawiązali, można powiedzieć, taki pakt osiedlowy, bo to nie tylko Karłowice Różanka, któremu Pan, Rada Osiedla, Zarząd właściwie osiedla, któremu Pan przewodzi, ale też inne jeszcze podmioty samorządowe. Dobrze mówię? Tak, dokładnie. Wsparły nas również Rada Osiedla Polanowice Poświętne Ligota, Rada Osiedla Sołtysowice i Rada Osiedla Lipa Piotrowska. Dochodzą do nas sygnały, że również kolejne rady osiedla będą chciały nas poprzeć. Okej, okay. I co na to Urząd Miejski? Czy w ogóle rozmawiali z Wami na temat planów przebudowy, czy nie? Dopiero rozmawiali z nami 2 dni temu, kiedy zrobiliśmy konferencję prasową. Wtedy złożyliśmy pismo do Pana Prezydenta, czekamy na odpowiedź. Ale przy spotkaniu z dziennikarzami mieliśmy okazję porozmawiać z przedstawicielem wrocławskich inwestycji, który powiedział, że na etapie projektowania jest możliwość skonsultowania tego. Bardzo byśmy chcieli, żeby pan prezydent podjął decyzję konsultacji z mieszkańcami. I jaka jest pana na przykład propozycja na to, jak ma wyglądać most Osobowicki po remoncie? Tak, w tej chwili... Oprócz tego, że ma być przepiękny, tak? Tak, chodzi mi o organizację ruchu. Tak, tak. Chcielibyśmy, żeby nie zwężać jezdni dla samochodów, natomiast w tej chwili nie ma tam ścieżki pieszo-rowerowej, więc proponujemy, że można by to zrobić na oddzielnej kładce, która nie byłaby przypięta do mostu, tylko byłaby oddzielna, lekka, ażurowa kładka. No a to nie są jakieś dodatkowe, monstrualne koszty? No bo to nowa przeprawa, jakby nie patrzeć. Znaczy to są dodatkowe... I to na tłu. Tak. To są dodatkowe koszty, nie wiem czy monstrualne, ale też przebudowa tego mostu, który jest zabytkowy i to i tak jest kosztowna. Ma to kosztować około 5 milionów. No dobrze, no tutaj... Szczerze mówiąc, to nie wierzę, żeby miasto wybudowało osobną kładkę akurat w tym miejscu, bo tam Odra jest bardzo szeroka przecież. To wydatek tak. Na to, taka kładka, to nie chcę strzelać, ale to może być nawet kilkadziesiąt milionów złotych. Nie zaufa pan prezydentowi Jackowi Sutrykowi? Nie wolicie jakoś sprawdzić, czy może jednak warto przebudować most tak, jak oni chcą? Powiem tak, jako radny osiedlowy muszę słuchać mieszkańców, a mieszkańcy jednak bardzo protestują, nie podoba im się ten pomysł, mają obawy. Też nie chcemy takiej sytuacji, że potem powie ktoś, że dlaczego nie ostrzegaliście. No, chcemy ostrzec prezydenta, że to będzie skutkowało korkami. Dobrze, zostawmy już temat w takim razie mostu Osobowickiego. Chciałem zapytać o fundusz osiedlowy, bo pan to zagadnienie zna świetnie, a nie wszyscy telewidzowie w ogóle o tym słyszeli. Jakby pan mógł nam tutaj powiedzieć, cóż to takiego jest fundusz osiedlowy? Prezydent powołał zespół do spraw reformy rad osiedli i ten zespół rozpoczął od stworzenia funduszu osiedlowego. Polega on na tym, że wszystkie rady osiedla dostały na lata 2020-2021 40 milionów złotych. To na początku brzmi, że to jest dużo środków, natomiast zwykle rady dostały tak po około 500 tysięcy. No ale wcześniej prawie nic nie dostawały. Natomiast wcześniej nie dostawały prawie nic.
Więc to jest jakby krok we właściwym kierunku, to jest program pilotażowy. I w listopadzie, grudniu Rady Osiedla wybrały takie zadania i czekamy na ich realizację. I no dobrze, czyli tak, miasto daje pieniądze Radom Osiedla, osiedli wreszcie, dlatego że wcześniej dostawały pieniądze, za które organizowały festyny raz w roku, prawda, i na tym tak. się działalność rad często kończyła. Teraz będą mogły, jak rozumiem, inwestować, remontować. Co na Karłowicach i Różance w takim razie się zmieni za te pieniądze? Chcemy przede wszystkim zrobić oświetlenie w parkach, w parku przy ulicy Łużyckiej, w parku przy ulicy Długosza. Chcemy wybudować bieżnię przy szkole numer 50. Również z tych środków będziemy chcieli na przykład ogrodzić boisko. Chcemy wybudować scenę na Polanie Karłowickiej przy Alei Kasprowicza. Pan wierzy, że fundusz osiedlowy doprowadzi do tego, że zwiększy się frekwencja w wyborach do rad osiedli, bo ona jest teraz żenująco niska, kilka procent wrocławian jedynie tak, idzie do urn. Tak. Wrocławianie nie idą do urn, ponieważ uważają, że Rada Osiedla nic nie może. Teraz, bo tak było. Tak było, dokładnie. Natomiast teraz, kiedy mamy już środki i być może w przyszłości będzie ich więcej, jeżeli program się powiedzie, wydaje mi się, że to się przyczyni do zwiększenia frekwencji do rad osiedli. Rady osiedla były raczej odpolitycznione do niedawna. Mało było aktywnych polityków partyjnych w radach osiedli. Teraz zauważyłem, że się to troszeczkę zmienia. Nie boi się pan, że ten fundusz osiedlowy doprowadzi do tego, że właśnie partie polityczne będą wsadzać swoich ludzi do rad osiedli? Do tej pory partie wsadzały swoich ludzi do rad osiedli. Wydaje mi się, że to się niewiele zmieni. Jestem z wykształcenia politologiem i uczono mnie na studiach, że wszystko ma znaczenie polityczne, więc Rada Osiedla jest takim tworem politycznym, więc to jest normalne, że politycy będą tam wchodzić. No. Jeżeli będzie dobra frekwencja, no to w ten sposób będą eliminowani źli kandydaci, natomiast ci dobrzy będą. No tak, to przy kilkuprocentowej frekwencji to wystarczy 20 głosów czasami, tak. żeby dostać się do Rady, tak. Rady Osiedla. Tak. Bywały rady, gdzie zostawało się radnym bez głosowania. No tak, tak, na przykład tak. Strachocin Wojnów, tam jest dokładnie tylu radnych, ilu kandydatów, no bo nie było po prostu większej liczby chętnych, no to troszeczkę kompromituje tą ideę. Miejmy nadzieję, że fundusz osiedlowy to zmieni. Wydaje mi się, że ten projekt jest dobry, że pozwoli właśnie załatwiać sprawy bardzo przyziemne, bardzo proludzkie, jak pan właśnie wymienił, prawda, oświetlenie w parku, nowy płot przy szkole. No, Urząd Miejski często traktował takie, prawda, sprawy po macoszemu, twierdząc, że na to jeszcze jest czas, że nie trzeba robić to teraz, nie wsłuchiwał się, bywało przecież, w głos mieszkańców, a teraz będzie możliwość właśnie, że to mieszkańcy będą decydować o inwestycjach. I chciałem jeszcze właśnie zapytać o kwestię, jak o kwestię wyboru takiej inwestycji. Czy to pan z kolegami z zarządu osiedla wybiera sobie, co robicie, czy robicie jakieś konsultacje na przykład, czy każdy mieszkaniec Różanki, Karłowic przychodzi i mówi, co by chciałby zmienić? Tak, jest ustalona procedura konsultacyjna. Musimy to skonsultować przynajmniej na dwa sposoby. Moja Rada Osiedla organizowała spotkania z mieszkańcami, jak również ankietę, którą mieszkańcy mogli wypełnić. Naszych również mogli złożyć swoje wnioski. Radni osiedlowi złożyli wnioski na 6,5 miliona, gdzie my otrzymaliśmy 1,5 miliona. Więc musieliśmy ze sobą rozmawiać, negocjować, żeby wybrać tych 12 najlepszych wniosków. Czyli pełna transparentność. To nie jest widzi mi się, prawda, grupy radnych, członków zarządu osiedla, tylko szeroko rozumianej społeczności danego osiedla. Tak, tak. To jest pełna transparentność. W mojej Radzie Osiedla, gdzie są Karłowice i Różanka, staraliśmy się to sprawiedliwie podzielić między Karłowice i Różanka i wydaje mi się, że tak to wyszło. Panie radny, pan do niedawna był członkiem bezpartyjnego Wrocławia. W wyborach w 2018 roku startował pan do Rady Miejskiej z tego ugrupowania. Czego wtedy zabrakło bezpartyjnemu Wrocławiowi, żeby dostać się do Rady Miejskiej? Bo niektórzy kandydaci zrobili mega wyniki, prawda? Tak, to jest prawda. Jeżeli my startowaliśmy, a był również drugi komitet Jerzego Michalaka, kiedy się sumuje wynik bezpartyjnego Wrocławia i Jerzego Michalaka, wychodzi łącznie, to był taki wynik, który w każdym okręgu mógł wziąć jeden mandat, więc spokojnie
7 mandatów taka formacja mogłaby otrzymać. Także przyczyną porażki było to, że te dwa środowiska nie potrafiły się ze sobą porozumieć. A była w ogóle szansa na to, żeby się porozumieć? Jak pan to ocenia z perspektywy czasu? Bo pytam, no wiadomo, dawno to było, ale mnie ten temat mocno interesuje. Szansa zawsze jest i ja byłem pewny, że się uda porozumieć i bardzo się zdziwiłem jednak, że zabrakło takiego instynktu samozachowawczego i że nie udało się porozumieć. No i co, odszedł pan z bezpartyjnego Wrocławia właśnie dlatego, że... No... Odszedłem z różnych powodów, ale uznałem, że to jednak jest... Generalnie idea bezpartyjności już się zużyła według mnie. Mieszkańcy też... Prowadziłem kampanię, mi się wydaje, że dosyć aktywną i rozmawiałem z mieszkańcami. Polacy chcieli, żebyśmy się opowiedzieli. Albo Platforma, albo PiS. I jednak tego oczekują wyborcy. Tak uważam. Dlatego właśnie opuściłem tą formację, złożyłem rezygnację z członkostwa. No i przeszedł pan dość płynnie do Prawa i Sprawiedliwości. Tak. Dlaczego akurat do tej partii? Tak, tak jak wspomniałem, uznałem, że wyborcy oczekują tego od nas, żebyśmy się opowiedzieli, po której ze stron uznałem, że dla Polski lepszą formacją jest Prawo i Sprawiedliwość. Panie radny, na koniec chciałem też zapytać o ocenę rządów. A. Jacka Sutryka, no bo niedawno minął rok. B. Rady Miejskiej Wrocławia. Jeżeli chodzi o prezydenta Jacka Sutryka, wydaje mi się, że dobrze zaczął, natomiast potem troszkę dostał zadyszki. Dobrze oceniam jego działalność w sprawach społecznych. Jak wiemy, on wywodzi się z Departamentu Spraw Społecznych. Tutaj świetnie sobie radzi. Natomiast kuleją sprawy infrastrukturalne, uważam. Most Osobowicki jest tego przykładem. Drugi przykład to jest obwodnica śródmiejska, gdzie również nasze rady osiedla się dogadują, żeby walczyć o tą obwodnicę. Czyli o przedłużenie. O przedłużenie. Obwodnica, która się kończy na ulicy Poświęckiej. Chcielibyśmy, żeby był dobudowany północny odcinek i spotykaliśmy do się... Do Alei Sobieskiego. Do Alei Sobieskiego. Mhm. Spotykaliśmy się z panem prezydentem na ten temat 2 razy. I prezydent mówi, że po prostu nie ma na to środków. Tego w ogóle nawet nie ma w planach. To ciekawe, bo ta ulica nawet ma nazwę, która nie istnieje. Zdaje się, że pułkownika Kuklińskiego. Tak. To interesujące, że nazwę ma ulica, która nie istnieje i być może nigdy istnieć nie będzie. Projektowana. Tak. Natomiast pomogłoby to w komunikacyjnym, jeżeli chodzi o komunikację we Wrocławiu? Z całą pewnością by pomogło. Zwłaszcza odczują to właśnie północne osiedla, które ostatnio się bardzo mocno rozbudowują. Takie jak Różanka czy Sołtysowice, to tam jest paraliż komunikacyjny. Czyli na plus kwestie społeczne, na minus kwestie inwestycyjne, jak rozumiem, tak, jeżeli chodzi o prezydenta Jacka Sutryka, a Rada Miejska Wrocławia. Jak pan ich ocenia? Chciał pan być radnym miejskim, więc tutaj ma pan no, pole do popisu, żeby teraz ocenić kolegów, koleżanki. Jeżeli chodzi o Radę Miejską, ja patrzę na to przez pryzmat naszych radnych z naszego okręgu, którzy uważam, że są aktywni. Współpracujemy z radnym Michałem Kurczewskim, z radnym Pieńkowskim, z panią radną Wolak, z panią radną Razik-Trziszką i tutaj ta współpraca wydaje mi się, że przynosi efekty. Ale to zwykle jest tak, że muszą ci radni mieć jakieś przełożenie też na prezydenta. No, oględnie pan o tym powiedział. Nie chcę pan, jak rozumiem, tutaj za mocno krytykować radnych. Znaczy, generalnie władza jest w rękach prezydenta. Taka jest prawda. I tutaj rada jest troszeczkę tak na dokładkę. Rozumiem. Panie radny, tutaj stawiamy kropkę. Dziękujemy bardzo. I państwu dziękuję. Również bardzo dziękujemy. Dziękuję. Naszym gościem był pan Grzegorz Maślanka, zarząd osiedla Karłowice Różanka. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Do widzenia.